Cześć Wam, witam serdecznie nie tylko zwolenników jazdy skuterowej po Polsce. No, jak już widać, jest plan, przecież jest grudzień i już należy sobie coś tam w głowie montować. Jest zezwolenie na start, więc jadę, bo przecież nie byłbym sobą, a sponsorzy już się pchają drzwiami i oknami. W 30 dni dookoła Polski będzie to ponad 2000 km. Będę musiał przejeżdżać dziennie 70-90 km, niezależnie od tego, czy będzie padało, czy też nie. Będę musiał zdążyć. Załóżmy, że pogoda pozwoli ruszyć 1 czerwca, czerwiec ma 30 dni. 30 czerwca najpóźniej chcę być w Gdańsku z powrotem, więc emocje będą sięgały zenitu. Wyjeżdżam, chciałem pierwotnie w tą stronę ruszyć, ale będę jednak jechał w tę stronę, czyli do Wejherowa, Słupsk, Koszalin, Szczecin, to wiadomo, że tam jest Zielona Góra, tutaj właściwie się będą te miejscowości powtarzały, ale nie będzie czasu na żadne zwiedzanie, tylko właśnie chodzi o to ciśnienie, cholera jasna, czy zdążę, czy nie zdążę. A to jakieś będą przeszkody na drodze, a to coś się łamie, urwie i w ogóle będzie katastrofa, tak jak wtedy mi się przyczepka dyszel w przyczepce, mi się urwał, złamał i to by opóźniło, więc tutaj nie ma żartów. W każdym mieście chcę zrobić przy tablicy wjazdowej określającej dane miasto jakieś zdjęcie. Najgorsze będzie przeprawy, najgorsze będą właśnie przez wielkie miasta, typu Katowice, no ale zobaczymy, może jakoś się da dookoła, czy zresztą dzisiaj są ścieżki rowerowe przepiękne. Kraków, tutaj zauważmy, że to jest wszystko pod górę, tutaj na dole mam wskaźnik wysokości, więc ja robię podczas tej całej trasy 8 km w górę i 8 km w dół. W Tarnowie nie byłem, byłem w Krakowie, byłem we Wrocławiu, więc tutaj może być troszkę, no ale skoro byłem i w Bieszczadach, tylko że z górki, no zobaczymy. Potem mamy przecież Rzeszów, myślę, że i ten Tarnów, no jest najgorszą opcją, ale mamy akumulatory, mamy prąd, więc jedziemy śmiało. Tarnobrzeg, nie wiem, czy w Zamościu byłem też w Chełmie, czy na Chełmie, no w Chełmie. Na Chełmie to można być w Gdańsku na dzielnicy. Tarnobrzeg. Może bym jednak skręcił, skoro jestem tak blisko w Stalowej Woli. Byłem Lublin przepiękny. Ja tutaj będę bardzo żałował, bo no, puławę do kolega Piotr. Będę żałował, że po prostu to wszystko mijam, bo jestem zauroczony. Ja jeszcze chcę, być może kiedyś pojedziemy z Haneczką na taką wyprawę właśnie po Podlasiu, na spokojnie, z pieskiem oczywiście. Potem właśnie chcę przejechać przez Siedlce, w których nie byłem. Byłem tam kiedyś, jak byłem dzieckiem, ten Białystok, ale zaraz tam wrócimy, bo do Borów Tucholskich właśnie fajnie pojechać sobie, jak już wrócę na wyprawę tygodniową, czy na 10 dni mamy z Hanią, z Haneczką zaplanowane. Łomża. No to więc te niektóre miasta się powtarzają i chodzi, może brzydko brzmi, to zaliczyć, no nie zaliczyć, no właśnie po prostu przejechać tę trasę w celach oczywiście charytatywnych i żeby nie było, że nie. Także no w tym roku jak byłem we Wrocławiu, ta trasa była taka trochę pochlastana przez ten środek, że musiałem być w Poznaniu ze swoją nogą, ale dzięki temu obejrzałem Licheń, byłem w Ciechocinku, to była wspaniała wyprawa i najważniejsze, że jechałem sam i nie musiałem się z nikim dogadywać. Także tutaj ja będę po prostu pruł, zrobię zupełnie inaczej, ponieważ to jest bardzo męczące. To nie jest tak, że sobie jadę i jest high life. Będę robił chyba tylko skróty, krótkie rolki, a materiał nagrywał na dysk przenośny i dopiero jak wrócę, to myślę,
lipiec, spokojnie, takie ładniejsze, jednak na komputerze się fajniej montuje niż gdzieś tam na kolanie, ale taki mam zamysł. Czy tak będzie? Nie wiem. Także już można myśleć o tym, bo tam chcecie mnie zaczepiać, więc bardzo fajnie, mi jest bardzo miło, jak się gdzieś tam widzimy na trasie. Tutaj z tym Krakowem to będzie też taka przeprawa, bo aha, no ale to ja jadę w bok, a nie w dół, bo to było straszne, jak musiałem 3 lata temu jechać przez Racławicę, bo nie było przejazdu dla samochodu. No nie było, po prostu jest trasa szybkiego ruchu do Krakowa z dołu, więc no nie było jak się przebić. Tutaj w końcu pojadę sobie długi kawał nad morzem. No nie jest to takie pełne po granicy koło, już bez przesady, bo bym wtedy jechał z 2 miesiące, jak nie dłużej. Poza tym trzeba patrzeć też na trudności, to są jednak ścieżki rowerowe w przewadze, więc nie będę się gdzieś tam przeprawiał promami. Mazury też chcę ominąć, bo tam będzie za dużo turystów. O, coś, aha, tutaj mam taką zapasową trasę w razie czego, niechcący teraz coś nacisnąłem, już nie będę teraz cofał, bo się nagrywa. Zapasową trasę myślałem jednak przejechać tutaj przez środek, ale zobaczymy, czy Ctrl-Z działa. Nie działa. A, działa, dobra. I później przeciągnąć może tą trasę przez Jeziora Mazurskie, ale to chyba nie ma sensu. Tam są też górki i doły. Nie widzę celowości. Chodzi tutaj o taką prędkość i o sprawdzenie się. No i o to, że nie ma zmiłu się, czy będzie padało, czy nie. To tak jak wiecie, sztafeta, to mi podają napój, pałki do przekazania kolejnej osobie i śmigam dalej do przodu, a nie do tyłu. To będzie coś, to będzie wspaniałe. Skoro byłem już 3 razy, to właśnie czegoś mi brakowało, takiego zamknięcia. Być może to już jest koniec tych wypraw, no ile można, nie? Mając te 52 będzie na karku. To jak patrzę, to mi telefon zasłania, mam tryb reżysera, to jest bardzo fajne w tych Samsungach, bo to właśnie dzięki temu mogę to pokazywać, a tutaj widzieć swoją gębę albo zęb mają. I tak to właśnie tutaj jest. Także to jest akurat trasa w tę stronę, ale ja chyba zamienię jej z Wejherowa, a propos pałeczki, sztafety z Wejherowa z Elektrorajdu, być może przywiozę do Krakowa po to, żeby był jakiś tak dla fanu. O, no dobrze, ja już przeżywam, już powoli notuję co, gdzie, kiedy. Tu jest fatalny kawałek. Powiem wam, tak naprawdę jak ja się wybierałem na przykład z Hanią skuterami, to tutaj na Pomorzu nie ma w ogóle stacji ładowania. Tu się nic nie dzieje. Nic, żadnej firmy nie będę żadnej wymieniał, żadnej zielonej, żadnej czerwonej, po prostu tutaj nic nie ma. Ale jak sobie pojedziemy tutaj, pojedziemy Chojnice, gdzieś tutaj Mory Tucholskie sobie na 10 dni z namiotem, z psem, to będzie coś wspaniałego. To będzie coś. To będzie to. I chce się żyć od razu. Trzeba, kurde, a ta, tamta, siamta, jeszcze czego wam brakuje? Żyrafy na smyczy, na łańcuszku. O, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. A oto plan trasy po Polsce. To wcale nie jest tak wcześnie. Grudzień to się tak wydaje. Zaraz będzie styczeń, luty, Wielkanoc i tu już w tym czasie jeszcze mam kupę roboty z filmem. To będzie parę miesięcy roboty z filmem o lotnisku, dawnym lotnisku we Wrzeszczu. Mam takie kontakty, tyle wywiadów, na 30 osób. Samoloty, lotniska, plany, mapy, lotnicze, cuda, wianki. Dopiero premiera będzie w maju. Różne inne rzeczy też robię i w czerwcu jadę oddychać, chociaż niekoniecznie, bo to przecież będzie zapiernicz i to dosłownie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!